Zawroty głowy u osoby, która ich dotychczas nie miała, czyli takie, które wystąpią po raz pierwszy w życiu, zawsze budzą niepokój. Jeżeli są to zawroty silne, takie, które uniemożliwiają poruszanie, które uniemożliwiają pionizację chorego, to bezwzględnie wymagają po pierwsze pilnej diagnostyki, ale również i nierzadko pilnej hospitalizacji, ponieważ mogą wynikać faktycznie ze schorzeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia chorego, na przykład z powodu udaru mózgu czy krwotoku śródmózgowego. Jeżeli pacjent natomiast miewa zawroty głowy, występują one z różną regularnością, są raz większe, raz mniejsze, jest już leczony, to w tym momencie ta diagnostyka i dalsze postępowanie może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych i najczęściej taki chory jest kierowany, czy jest podstawą opieką poradni neurologicznych, czy poradni laryngologicznych. Natomiast w tym pierwszym przypadku, kiedy chory nigdy w życiu nie miał zawrotów, a w tym momencie są one bardzo silne i wyłączają go z codziennego funkcjonowania, taki chory najlepiej powinien wezwać pogotowie lub zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala, zwłaszcza takiego, gdzie jest oddział neurologiczny i laryngologiczny.